Przekażcie sobie schab pokoju, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku z West of Loathing. Obstawiałem i zapowiadałem, że w ogóle koniec, przerywam serię i nie wracam przez najbliższe kilka dni. A tu proszę bardzo, dalej co dwa dni odcinek się pojawia, ponieważ no cóż, symulakra odpadła, klucz do innej premiery też nie dostałem, klucza, więc niestety, ale... Niestety? A może dla was, którzy lubią tę serię? Stety, gramy dalej. W mięso, w schabowe i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję za wszystkie wskazówki, które rzucacie mi w komentarze. Sobie tutaj zapisałem też wskazówkę Dawida na temat Nexmexów, bo to są takie książki, które można zbierać, można je czytać i teoretycznie nie ma się co bać ich czytać ogólnie, więc myślę, że Introductory Nexmex mówicie, że spoko można czytać, bo to jest książka, która nie ma żadnych negatywnych wpływów na nas, ale ponoć kolejne książki z tej nekromancji, bo to jest jakby taka odnoga zabawy w maga, w fasolodzieja, że tutaj mamy taką nekromancję, tak? Więc okej, przeczytajmy to, mimo że tutaj może być duże niebezpieczeństwo czegoś, czy jest to niebezpieczne, tak, chcę to przeczytać, to jest twój pogrzeb, cokolwiek, babciu, i mamy. You cannot see the words on the pages, but you can nevertheless read them. Your mind becomes stained with grim secrets. You got a skill, Grinning Skull. Taki mamy skill. Skulls are scary and ghosts are scary, so you know what would be double scary? Yes, you do. Okej, czyli za koszt jednego action pointa mamy nowy skill. W tym przypadku jest to po prostu... obrażenia od spooky za 10. As you turn over the last page, the book vanished in a puff of a black smoke. Spooky indeed. Czyli wiemy, że mamy tutaj do czynienia teraz z nowym, mamy nowy skill, mamy 187 expów też do rozdania i zobaczmy, Grinning Skull, to jest dokładnie to. Kolejny koszt, kolejny poziom to jest aż 20 obrażeń od spooky. Oczywiście my też umiemy rozmawiać tutaj po czaszkowemu. Dickering możemy sobie podnieść, żeby mieć większe zniżki. Albo możemy, tak jak zresztą zauważyliśmy nieraz, mogę zwiększyć sobie armor też, skoro mam 100 expów. Okej, tak zrobię. I teraz będę troszkę podbijał moje niższe statystyki. A to ze względu na bardzo prosty fakt, że to w ogóle będzie droższe niż mistyczność, ale muszę troszkę je podbijać, bo wiadomo, że to też wpływa na moje odporności. Widzieliście, co się ze mną stało, jak nie zauważyłem jakiegoś elementu, jak nie zauważyłem pewnej mechaniki, że mieliśmy jakiegoś tam mega skrytego skubańca, który mnie tutaj jeszcze zrobił w jajko. A mi się wydaje również, czy myśmy coś podnieśli ostatnio? Foraging podnieśliśmy na drugi poziom, outfoxing podnieśliśmy na trzeci, ale aha, ten outfoxing był nam potrzebny niestety tylko i wyłącznie do tego kurka, dobra, rozumiem. To było nam potrzebne do tego eventu, który był losowy. To mi się podoba. Okej, to było losowe. Widzicie, że Gary żyje, Garemu nic się nie stało po naszej walce, więc wystarczy, że wygramy, to Gary wraca do życia sam z siebie i jest super. Nie ma, a właśnie, nie ma żadnej flagi. Może kiedyś jakaś flaga się pojawi. Więc mamy dużo rzeczy do zrobienia oczywiście, więc tam też wypisujecie i zwracacie mi uwagę na różne rzeczy, więc spoko. Dziękuję wam za to. Pamiętamy, że mamy dużo misji też do zaliczania po drodze. Więc zajrzymy jeszcze do tego, do tej tutaj jaskini. Może jakiś event będzie, nawet jest. O, proszę bardzo, mamy outfoxing 3, możemy coś naprawić, zobaczmy. I wrócimy do Dirtwater, myślę, żeby tam sobie pozaliczać questy. You rein in your horse upon hearing rattle of bones and clanking of chains nearby. With a hiss, a skeletal figure scuttled towards you. It's a little confusing to look at. Instead of a skull, it has another smaller skeleton growing out of the top of its spine. It also has a manacle locked around one of its angles, trailing a length of broken chain. Looks like it escaped from somewhere? Okej, możemy poddać się, możemy walczyć. I fight it or I mean them. Albo naprawić ich. Outfoxing 3, spróbujmy ich naprawić. Okej, I think I see your problem. You grab hold of the little skeleton and yank it off of the larger skeleton's neck with a pop. When you set it down on the ground, it hops around excitedly for a moment and runs away. I wonder if that's like a metaphor for something existential or... Oh look, experience points! 15 expów zdobyliśmy za to. Ciekawe, jakbyśmy mieli walczyć, to może byłoby ich więcej, mniej, ciekawe. Dobra, mamy tu oczywiście jeszcze coś do zebrania. Mamy Blossom Gin,
melee damage o 10 zwiększa. I 10 expów jest, dobra. Czekaj, Rumag. Tutaj ogólnie chcę popatrzeć co i jak. Wiecie, gdybym się tutaj pogubił w którymś momencie, to mam mojego partnera Garego, który mi podpowie, jakie questy są do zrobienia, zaliczenia czy do robienia. This sluice isn't very tight. Co tu tak płonie? Wow, those are some stinky fissures. I can't get any closer, not without some stench resistance at least. Czyli mamy kolejną akcję ze stench resistance. Czyli, przepraszam bardzo, stench resistance. To chyba tutaj żeśmy mieli, tak? Jeśli dobrze pamiętam, to souvenir spoon też jest. Tak, jest trochę stench resistance. Santa Cortada mam na... Ach, miałem kurczę floral ringa założyć też. Ale to mówię, na podróże założę. Okej, okay, mogę przejść? Okej. Okay. Stench is barely tolerable. Tolerable, okej, okay, to mi się podoba. I jesteśmy. Dutch mine over... Farm, co tam było? Okej. Okay. These lockers are all unlabeled and unlocked. Lutem. Jezus, który to mam odcinek? Aż muszę sprawdzić. Odcinek numer 8. I w końcu znajdujemy swoje pierwsze spodnie. Dwa armory, proszę bardzo. Miner's pants oraz gas mask. Odporność na smród, ale minus 3 wszystkie... smrody. Wszystkie statystyki. You could have... Use this 5 minutes ago. No właśnie. No dobra, ale skoro mamy... No to w końcu mam plus 2 armora. Okej, okay, super. Czyli łącznie nasz główny armor ile już wynosi? 9. Okej. Okay. I mamy też stench resistance na poziomie 15. Coś tu jest, że ten stench resistance się tutaj przyda. Aż sobie jeszcze walnę tutaj. Miałem do Moxie podrzucać, ale już trudno. The miners must have eaten down here to avoid the stench upstairs. Grab what's left. Mamy co? SATA crackers. Speed by 1. To słabe. Instant Grits, Muscle by 3 i mamy Vienna Blood Sausages, Muscle by 3 for the rest of the day. Czyli coś na mięśnie. O, jest spitun! O matko. Jest spitun kolejny. I don't know what kind of tobacco these miners are chewing, but it must be extra corrosive. Because this brass spitun has a hole eaten through the bottom and dark stains underneath it, where the spit leaked out. Although, oddly, it doesn't seem to be leaking now, and it's half full. I guess the miners plugged the hole with something. Inspect it. It's a spittoon. It's disgusting. You can practically see the stink lines coming off of it. Come on, let's not do this. All right, fine. Zaraz, nie. Nie fine. Inspect it. Inspect the spittoon. Ah, geez, fine, okay. You crouch down and take a careful look at the filthy spittoon. The inside is blackened with years of worth stains. Blah, 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 blah. Idę dalej, przyspieszam troszkę. You realize you're holding your breath, not deliberately, but from the human's body, if human body's natural instinct for self-preservation. Inhale, inhale. Imagine someone made a big pot of chili con carne and left it under the porch. These rats crawl into the pot, eat half of the chili, and then die. A week later, a family of cockroaches take up residence among the writhing magos. The cockroaches smoke thick black cigars which they light with tufts of burning human hair. That is like it smells like. Search it. Fortunately for you, the rainbow colored film on the surface of the liquid coats you hand your hand as you plunge it to the toxic stew, keeping it from being immediately dissolved down to the bones. The smell intensifies and your stomach prepares to hose the poisons off of your arms with a high pressure steam of vomit. Keep searching. Your fingers touch something at the bottom of the spittoon. Better pull it out fast while you still have something to pull with. Pull. O, i kolejne spodnie? You pull the world's most disgusting pair of pants out of the spittoon and jump back as the hole at the spittoon's bottom, now unplugged, begins to leak steaming filth. Congratulations! You are now proud owner of the worst object I've ever been paid to think about, narrowly defeating a leather bondage harness made from the skin of a clown. Oh fool. Armor i speed soaked pants. Czyli zdobyliśmy znowu kolejne gacie. Jak nie było gaci w ogóle, to nagle zdobyliśmy na aż 2 sztuki i będziemy oczywiście w nich chodzić. Paskudne gacie, które dają nam jeszcze prędkości 2. No mamy bardzo, jesteśmy bardzo szybcy, mamy 16 speeda, powinniśmy zawsze atakować pierwsi. A crate of mining supplies. I w środku mamy can of kerosene. Weakens foes and makes them flammable. Proszę bardzo. Ciekawe. I dynamit. This one has already been picked over. This cart is empty. I mamy znowu windę. O, the elevator mechanism is all rusty. O, proszę bardzo, możemy to naoliwić.
You lubricate the elevator library. Write down. No proszę, naoliwiliśmy windę. I jedziemy niżej. Na kolejne piętro. You emerge from the elevator into a deeper shaft. By the light of your lantern you see exposed meat veins on nearly every surface. It's unusual that there would be this much readily available meat left in a working mine. What were they digging for if not this? Curious. No właśnie, co oni tu kopali? Okej, okay, tylko teraz tak, pytanie, czy wykorzystaliśmy w końcu ten... Czy my dalej mamy ten oliwę, bo ja jej potrzebowałem w sumie jeszcze do innego zadania, które cały czas przed nami. Bo miałem też naoliwić pewną bramkę, ale nie widzę tego, za dużo tych przedmiotów. A też nie wiem, który przedmiot to był, może to był gdzieś tutaj. Dobrze byłoby pamiętać, tak? Ale no tak, bo tu mamy takie rzeczy jak na przykład shovel, nie? Human ashes, pitu, books i key, quest items. O, widzisz, dużo z tych quest items. Dobra, nie widzę. Może to jednokrotnego użytku było. 38 meat. 34 meat. O-o, co tam się dzieje? Tam ktoś jest. Ktoś tam robi dziwne rzeczy. Zbieram po prostu schabowe na razie, ominiemy tego gościa. Okej, okay. Tam są dziwne rzeczy, a może jednak pogadajmy z nim? This guy is totally out of it. He is gibbering and drooling and doesn't seem to even see you. Talk to him, try to talk to him. Hey buddy, are you okay? Aha! You wave your hand in front of his face, but he doesn't react at all. No dobra, coś mu się stało w głowie bardzo mocno. Tu troszkę mięska nazbieramy. Shovels dulled to uselessness. Okej. Okay. A broken pickaxe. Was one of the miners digging with his helmet? Na to wygląda. Oh, looks like a miner died trying to dig deeper with their hands. Czy my też chcemy zejść niżej? An ominous ladder leading down into a deep, dark pit. Pit! Dark pit! Wchodzimy. A co? Patrzcie na to! This gem is pretty, but it smells terrible. Extracted. Effluvious emerald. Co to robi? Wow, 500 mięsa? If this gem is half as valuable as it is pungent, you are in the money and you should probably wash your hands before you spend it. Okay. The finger bones are all splintered. You start to feel uneasy. This guy seems to have gnawed off his own hands before he died. The hair of the back of your neck stands up. Uh-oh. This guy worked his fingers to the bone digging and then worked his bones to the marrow. Your heart is pounding. These scratches are just painted on it. In blood. You have to get out of this pit right now. The goig marks are dark with blood. You have to get out of this pit right now. Cały czas ostrzeżenie, żebyśmy stąd uciekali. A ja myślę tylko, że... Nope. Patrzę, co tu jeszcze. Kerosene. Okej, dobra. Jak tam nasze expy? Mamy ich zaledwie dwa. To se wydamy. Co to jest ta ściana? As you get near the rocks, the voices in your head begin screaming too loudly to ignore. You have to get out of this pit right now. Fine. Na pewno? Jakieś dźwięki? Wiecie co? Może tu kiedyś trzeba przyjść. Może będziemy pamiętać, że tutaj mamy taką jakąś ścianę? I może z tą ścianą da się kiedyś coś zrobić. Ale na razie faktycznie musimy się stąd chyba ulotnić, bo tu nic więcej nie ma. Chyba, że zaraz się coś pojawi. No dobra. Wygląda na to, że to wszystko. Ten gość dalej nie chce z nami rozmawiać. Być może w przyszłości trzeba będzie tu wrócić, po prostu. Może będzie jakiś event związany z tą jaskinią bardziej. A oczywiście ja sobie wracam, bo może coś się zmieniło po prostu, dlatego nie robię mapki i wynoszę się stąd tak na szybkiego. Tylko po prostu patrzę, czy czegoś nie pominąłem jeszcze. Ale wygląda na to, że chyba nie. No dobra. W końcu możemy jechać dalej, czyli teraz zrobię jeszcze jeden eksperyment, czyli po prostu tutaj wrzucę ciebie, a tutaj wrzucę floral ring, tak, co daje nam makes foraging random encounters more likely. No dobra, czy my zrobimy tu wonder? Zróbmy ten wonder, może też mamy jeszcze jakąś lokację do odkrycia. Widzicie? I proszę bardzo, rzeczywiście coś jest, co foraging wymaga. You spot a tombstone nestled into
Some pines near the trail, you dismount and approach it. You can't read the inscription because it's covered with pepperoni mold. Collect the mold. Tombstone pizza increases your muscle by 5. Proszę bardzo. You carefully slice up the pepperoni mold and place it on a pizza crust. Oh. No właśnie, czy zrobiliśmy podróż, wędrówkę, zdobyliśmy jakieś tam, coś tam żeśmy zdobyli. No dobra, moi drodzy, powoli będziemy się wracać, nawet bardzo powoli. Myślę jeszcze, że, wiecie co, a zajrzymy do Rescue Mission, bo to chyba można było apteczki kupić. O kurcze, patrzcie, mamy wysoką mistyczność, możemy to odczytać. Of the trail's shoulder you see some ancient petroglyphs carved in a rock, translate them. They seem to translate to my third is the third of a clever rhyme. Intriguing. 20 expów. Kurczę, myślałem, że jest coś więcej. No to tak po prostu, takie pitu-pitu. No dobra. Chcemy od niej kupić... O! Welcome back! Were you able to find the humming cave and the purple grass? Wonderful, thank you very much, blessings upon you. Tak, bo żeśmy rzeczywiście znaleźli trochę trawy. 30 żeśmy zdobyli. Dobra. Wydaje mi się, że... To jest dość istotne, żeby ich posiadać kilka. Także se wezmę, na wypadek gdybym znowu gdzieś zlamił podczas jakiegoś pojedynku. Czy wiecie co, najbardziej mnie ciekawi, że to jest pęknięcie ściany za tymi rzeczami. There is a haphazard stack of pews in the corner. Jakby to można było tutaj jakieś jest pęknięcie w ścianie, więc mnie to ciekawi. Może w przyszłości coś będzie z tym związane na przykład, nie? Dobra, moi drodzy, to Professor's House. O, i znaleźliśmy jeszcze, zobaczcie, Snake Spring over yonder. Keep going where you are going. A to akurat po drodze było. O, widzicie, Snake Spring. The beeping machine leads you to a ramshackle house in the middle of a desert. Okej, mamy znowu coś do foragingu. Jest hot coffee. Speed zwiększa. Okej. Jest partner. I co mamy w środku? O, proszę bardzo. Jakiegoś profesorka, faktycznie chyba. These books are so boring, it's a wonder the shelf isn't full of holes. Okay. This appears to be an extremely powerful magnifying mirror, basically the inside-out microscope. Check yourself. The microscopic mites that live in your eyelashes seems to be getting along just fine. 5. The professor's toilet isn't in very good repair. Flush it. 4 expy. Dobra, to takie rzeczy różne widzicie sami. A map annotated with circles and lines. Circles, to właśnie widzicie, tutaj mapka, o, ciekawe. Zaraz z nim pogadamy. Jest dziwna maszyna. The device doesn't seem to be operational unless its function is to do nothing. Tu mamy jakiś trójkąt do tego, nie? Pogadajmy z nim. Excuse me, my name is Habina von Klepka. What? Oh, I didn't notice you coming. I'm not used to visitors, but folks generally call me the professor. Is there something I can do for you? Well, I found this bleeping gizmo, and I sort of followed the bleeping, and it led me here. Well, I'll be. It certainly led you to the right place, young lady. This is El Vibrato technology, and I happen to be as much an expert as anyone alive today. El what now? El Vibrato. They were an ancient race that lived here alone. Long before humans. Well, they mostly lived underground, so they might be still living as far as I know. Never seen a beep of an actual person though, just the machines and they left behind. Were they space aliens? Could be aliens or genius prehumans or an entirely different terrestrial evolutionary line. At this stage of investigation, it's impossible to say. Isn't it exciting? Here, let me have a closer... Here, let me have a closer look at your bleeping gizmo. Give him the device. Aha! As I suspected, this is one of the transponders. It detects other El Vibrato technology and homes in, you see? That will be why it led you here. I've got a thing I've been trying to repair. He tinkers around with the transponder for a bit and then plugs a strange stone marble into a socket. On it. There you go. Good as new. Just swipe up or down to turn it on or off. You got an item, El Vibrato Transponder. Co ciekawe, że można tym swipe'ować jak w telefonach. Swipe. Now I gotta warn you, this device will lead you to abandoned El Vibrato technology, but it might also attract unwanted attention. From what?
from El Vibrato Technology. You will see what I mean. Just be careful. Okay. You know, now that I think about it, you've arrived at the perfect time. In order to get anywhere further with my research, I need more samples of El Vibrato Tech. But searching for it eats up all the time I could be using to research it. Uh-huh, I get you. Right. You're the adventuresome type, so bring me back whatever devices you find, and if I can get them up and running, that will benefit both of us. Alright, deal. Great, first priority will be to get my keystone fabricator running. They lock their doors and things with these little stone alloy blocks, see? So if we can make our own, that will open a lot of doors for us, literally and figuratively. Alright, so what do we do now? So what do we need? The components aren't rare, at least as far as priceless ancient technology goes. Bring me about 5 handful of scrap. I could be able to salvage the last parts I need from that match. Roger that. Czyli 5 sheetów musimy zebrać, innymi słowy, żeby mu to przynieść. El Vibrato w transponder. Zobaczmy, examine it. The professor told you how to turn this thing off. Do you want to shut it down? No. Nie, no nie chcemy tego wyłączać. Być może on to kiedyś coś naprawi. Okay. This dresser contains 10 instances of the exact same shirt and 20 identical socks. Doesn't look like this guy sleeps very much. This is professor's keystone fabricator, he's waiting on some parts to finish it. Hint, hint. No dobra. 5 części musimy mu znaleźć. These books are all about concepts to advance for you to even... Okay, to even... Good to see you again. Have you got these 5 piles of scrap yet? Not yet. Well, that's got to be our first priority. We won't get much further without it. Do you know anything about ley lines? Ley lines? Poczekajcie, I don't hold much that mystical mumbo-jumbo. It's very unscientific. But it does come up with my in my research from time to time, so I can give you your basic overview. He draws some curved intersecting lines on a piece of paper and explains how they relate to local geography and so-called mystical forces. It's pretty interesting stuff and makes sense considering that you already know about magic. 50 expów i ley line diagram. This is an illustration of the basic principles of ley geography. It's simple enough to be understood by a layman. Okej, jakiś diagram. A z tego co pamiętam, to lej, ale to nie jest wodorotlenek, to, bo tam potem lie to jest chyba wodorotlenek. To ogólnie jakaś nowa technologia, dziwna. Zdobyliśmy ley line, okej, okay, use it. Zobaczmy. This diagram is surprisingly comprehensible. You should stick it into your necromancer's journal. I should check that out. Okej, okay, i mamy to teraz w środku. Jak przeczytamy sobie całość. Diagram, narrow the location of the commercial layer, down a handful of possible locations based on the unseen currents of energy that riddle the land. O, proszę bardzo. Widzicie? Czyli coraz więcej informacji dorzucamy co do tej księgi. Coraz więcej się dowiadujemy. Bardzo fajnie. Ten profesor był całkiem spoko. Gustafsson Gulch. Po drodze jest też nową lokacją. Wow! To jest faktycznie jakiś kolega Garego. Goblin. A fancily dressed goblin steps forward. Hi, hello! Being a mayor! Welcome! Now, going away, please! Gary taps you on the shoulder. What's up, Gary? It's okay. I will handling this. Gary and the mayor converse for a bit, too quickly for you to follow what they are saying. What did he say? He's saying okay for giving dynamite boom, but you having to riddling first. Riddling? Yes, a contest game. Okay, let's having it. The mayor clears their throat. A crazy thing! Having no legs at morning and no legs afternoon and also no legs having at night. What is that? You glance at Gary. Hey, Gary not helping. That would be cheating. Being cheating bad. Prawdopodobnie... Have no legs at morning and no legs afternoon and also no legs having at night. A man, a no leg horse, an egg, a snake. A snake. Nope, this answer no is no good. But... What? But a snake doesn't have any legs. Wrong! A snake having one legs! Oh. Walk away in shame. Okay, a czy mogę jeszcze raz? Okay, dobra. I'm ready to try the riddle contest again. Okay, first riddle is. Czyli... Nie ma żadnych nóg. Ale z jajka może wykluczyć coś, co ma nogi. No leg horse? Nope, this answer is no good. But is so wrong, being so wrong. Well, dang it. No dobra, kurczę.
No, może jajko? Okay, yes, an egg having no legs ever, correct. We'll accept if hatching into something that legs having. But then it's not egg anymore, so who caring? Okay, sure. Next riddle, you ready? More eating, lighter getting, shorter living. What am I? Okay, more eating, lighter getting. Czyli im więcej jem, tym staje się lżejszy? A im lżejszy się staje, tym mniej żyje. A może to znowu jest jajko? Weźmy jeszcze raz, wybierzmy jajko. Nope, this answer is no good. No dobra, czyli jednak nie. No wydawało mi się, że może odpowiedzią na wszystkie zagadki jest jajko. Okej, okay, co my tu mamy? More eating, lighter getting. Im więcej zjada, tym mniejszy zostaje. No tak, może ogień. Haha, no, fire is not alive. Okej, okay, but you are wrong. Matko boska. To jest takie, wiecie, na zasadzie, co autor miał na myśli. A snake? No nie wierzę. Czyli naprawdę major? Co? Major? Okay, yes, I am a major. Correct, hooray. Hooray. Okay, one more riddling. Ready? Metal thing with little teeth. In a hole with turning round, entrance to my house is found. Where is it? Co? Under your welcome mat, in your vest pocket, in your head, an egg? An egg? No, did looking there already. Dobra, nie no, próbujemy wszystko, bo to widać, że nie ma tutaj problemu, to zgaduj z gadula, ale doprowadzi nas do efektu. Under your welcome mat? No, did looking there already. Niech to szlak, okej, okay, czyli musimy pomóc mu znaleźć. In your vest pocket? No, did look already, okej, okay, i mamy jeszcze in your head? Zaraz. To w takim wypadku... Metal thing with little teeth in a hole will turning round entrance to my house is found. Where is it? Ja wybrałem wszystko. Wiecie co? Chyba musimy znaleźć mu po prostu... Musimy mu znaleźć po prostu ten... Nie mogę. Ej, co jest? Muszę mu znaleźć klucz? Przecież... Ej, Gary, weź mi pomóż tym gościem, bo ja to wszystko już wybrałem i nic. Chodzi na to, że... Nic, co wybieram, nie jest prawidłowe. Czy muszę mu znaleźć klucz? Może to o to chodzi? Patrzcie! Hooray, hello, Goblin Village. How nice introducing you. I must admit, I'm curious. I will let you do the talking. Okay, a goblin right here standing. Let's greeting at them. Oh. Also, Gary finding a key may be important here. No proszę bardzo. Mamy. Okay. I o to chodziło. I have it here. Proszę bardzo. Yay, you solving it. You winning riddling contest for sure. Hooray. Prawda, hooray. Here, you can dynamite having. Don't eating it all at once. A year's supply of dynamite. Proszę bardzo, musieliśmy kupować. No dobra, ale teraz pytanie, czy nie mogę dojść do tej wioski dalej? Hello again, very happy remembering fun riddling times with you. Hello and yes, thanks. You being welcomed here every time, except not past here, we're standing. Czyli dupa, nic więcej nie można. Ale mamy w końcu, zobaczcie, możemy to otworzyć? You should let the railroad guys open it. Good point. No właśnie. Okej, okay, czyli mamy zapas dynamitu. Robiąc po prostu... Jestem ciekaw, gdybyśmy nie mieli Garego, jak moglibyśmy rozwiązać to? Może gdzie indziej byłby klucz? Dobra, Snake Spring to po drodze. Dobra, wiecie co? Wróćmy, jeszcze Desert House nam został. Ale jak znam życie? O nie. Musimy przejść przez Baton Willow Store. Chyba muszę jeszcze raz kupić ten... Olej, tak mi się wydaje. Chyba, że ona miała tutaj olej do oliwienia. Can of oil? No właśnie, nie mam, więc muszę kupić. Oj, to był tylko jedyny był can of oil. Chyba jeszcze kupię, bo mamy zniżki w sklepie ogólnie, nie? Ale już mnie nie stać. O Boże. To już tak wydawałem tę kasę? No dobra. To idziemy sobie stąd. Oliwa była mi olej to jest w sumie, tak? To jest can of oil. Potrzebny to jest do jednego questa, którego miałem na początku zrobić, więc... Desert House. Desert. Desert. Okej, co my tu mamy? Outfoxing znowu. As you turn a corner, you come face to face with the three bandits pushing a large barrel marked TNT down the trail. The four of you stare at each other for a moment, unsure how to deal with this potentially violent happenstance. Mogę walczyć, a mogę też inquire about TNT. Howdy there, fellas. Fine looking barrel of TNT you've got there. Appears a bit elderly though. What of it? Well, the TNT gets old. The nitroglycerin starts to swear out of it. So? So I'd
recommend you get it to your destination as quick as you can, maybe. Take a shortcut over that rocky and bumpy over trail over there. The bandits shrug and start rolling the barrel off in that direction. The barrel off in that direction. After a couple of minutes, you hear a loud boom in the distance. Excellent. Sami się rozwalili, 30 expa dostałem. Także moi drodzy, jak tu dobrze wiecie, mamy w końcu ten domek, gdzie było trzeba naoliwić. No i tak musimy, pamiętacie, tych bandytów pozbyć się. Tak czy siak trzeba ich wykończyć. Ale może ich przynajmniej zaskoczymy. Oil the hinges, no właśnie. Oil the hinges, you use the last of the oil in the can on the rusty hinges. The gate swings open easily and silently. I co my tu mamy? You creep out to the door. You can hear the gang inside. You notice that the door jamb is busted, probably from being kicked in. There is a crude hasp made of bent nails on the door. Looks like the bandits have just been locking it with a padlock from the outside when they leave. Lock them in? Mogę ich... A widzicie, teraz tak. Możemy ich zamknąć tutaj, albo możemy z nimi walczyć. De facto, jakbym ich zamknął, to mógłbym ich po prostu uwięzić i tyle. I są złapani, ale my tutaj musimy ich ubijać, zabijać i poniszczyć. Więc teoretycznie to, że zebrałem ten olej i tak... Myślałem, że jakiś inny będzie jeszcze sposób, ale no nie chcę ich zamykać, bo... Moim celem jest zabicie ich wszystkich. Także walczmy z nimi po prostu. God the... Dobra, i teraz tak. Oni są oczywiście bardzo słabi, bo to jest chyba jeden z pierwszych. Art House, Coffee House, Rufus Rough House. Także wydaje mi się, że tu jesteśmy bardzo w stanie szybko ich pokonać, chociażby nawet bez 24 na wszystkich. Patrzę, 24, idealnie, proszę bardzo. Czyli jednym ciosem po prostu ich weźmiemy i zrobimy wielką. Jeden cios, jesteśmy już tak potężni. Bug of Ears and Such, Desert Gang 6 Gun, plus jeden Moxie, damage 6-7 i Black Hat. O, i tu jeszcze był, proszę bardzo. O, i to jest dokładnie ta czapka, którą widzieliśmy w tym, w miejscu, gdzie tworzyliśmy czapki. Tylko, że to tylko jeden armor, także ta czapka jest akurat słabiksem. Mogę wejść do środka? Nie mogę wejść do środka, a szkoda. Dobra, pies też uciekł, jak widzicie. Czyli mamy fake Pope hat, który jest o wiele lepszy. Silver plated do tego jeszcze, jak widzicie. Także na razie zostajemy z tym, bo jeszcze zrobiliśmy tutaj srebrne... małe elementy, żeśmy zrobili na to. Na tym. Jeszcze jest gas mask, który stench resistance daje. Floral ring zostawiam dla cały czas generowania większej ilości. Przepraszam was, bardzo się roztentygowałem, bo kot coś robi. Moment. Pacał, kurczę, jakąś torbę zaczął się zaglądać do środka, robiąc niezły hałas. Skubany mały czarny parów. Więc wracamy do Dirt Wither. You catch a whiff of something that makes your eyes water. You trace it to the source, a vividly colored red shape hanging from a scraggly little plant. This must be the southeast western murder pepper that feller at the jewel was looking for. O, proszę bardzo, mamy to. Your finger and thumb immediately start throbbing as you pluck the pepper. You toss it into your rucksack before it can do any more damage. Southeast western murder pepper. No dobra, super. Mamy przy okazji jeszcze przedmiot questowy. This incredibly spicy pepper grows only in a narrow region of the west. Także teraz trzeba znowu pozaliczać wszystkie questiki. Zaczniemy chyba od... nie od dziewczynki, tylko od zrobienia tutaj. Give her what's left of the Desert House Gang. Dobra. Well, this certainly is a bag of severed ears and teeth and such. Which gang was it? The House in the Desert Gang. I'll take your word for it. Good job. Dobra, i kolejna rzecz. Odchodzimy i podchodzimy jeszcze raz. I teraz mamy. Give her the five hats. Five black hats with bullet holes in them. The black hat bandits, I presume. That's right. I guess where they are going, they won't need hats. Here is your reward. I mamy mnóstwo mięsa. No i tu w końcu zarabiamy hajsy. I mamy jeszcze powiedzieć hi. Dobra, czyli to tyle. Na razie tyle. Dobra, jeszcze mamy kolejną rzecz. Fifth wanted poster. Wanted, the Kirking Brothers. For kidnapping, bringing kidnapping victims and attempt sale of human flesh for consumption. Last seen headed for the old abandoned pickle factory. Can't let these dastardly criminals escape justice. It wouldn't be kosher. Would you like to go investigate? Yes, indeed. You mark all the old pickle factory on your map, hopefully chasing them down won't get you into a real, you know. Abandoned pickle factory, proszę bardzo. I tu mamy korniszonki.
Korniszonki. Teoretycznie wiemy, że tutaj nikogo nie złapaliśmy, bo wszystkich zabijamy, prawda? Dobra. I teraz tak, trzeba przejrzeć dokładnie, z czego my jeszcze mamy elementy questowe. Zobaczmy, czy coś, jakaś poczta dla nas? Nic do nas nie przyszło, niestety. Szkoda. Morsem nie będziemy nadawać. Mamy nowy element na mapie. Cały czas jeszcze, jak widzicie, Abandoned Pickle Factory daleko. W ogóle jeszcze przez góry się nie przenosiliśmy. Jeszcze trochę nam zostało tutaj. Dobra, hot dog. To możemy oczywiście jeszcze pewnie kolejne miejsca. The dog greens is your project counter. Buy something. Co możemy do niego kupić? Tylko te rzeczy dziwne. To ja jeszcze mam dwa, proszę bardzo, cały czas. Okej. Dobra, moi drodzy, wygląda na to, że tutaj wszystko. Ale wiem, że mamy tu jeszcze, mamy dużo jeszcze quest itemów. Możemy to w ogóle przejrzeć, tak? Tutaj quest items. I to jest dla kogoś papryczka, to jest główny quest. Demi-Covering Cannonball, to nie wiemy, do czego jeszcze chyba jest. Curly's Compass. Northwest? Okej. Goblet of Blood, Merging Orders, Mary Stern's Diary. Dobra, to tak, przede wszystkim i tak zdobyliśmy dużo mięcha, my tu już jest spoko, mamy 2000 mięcha. A w sumie jeszcze muszę sobie przypomnieć, co było tutaj w tym sklepie. Czy było tu coś ciekawego jeszcze? Był shovel, plum pudding, to jakieś niezbyt ciekawe rzeczy. Z tego co tu widzę, soda crackers. Nic ciekawego. Mogę też sprzedawać rzeczy, prawda, ale na razie nie sprzedaję. Może ktoś po prostu będzie chciał ode mnie je kupić tak po prostu. Hey Aloyd, I heard you had something interesting back there. I'm not sure what you're talking about. Maybe my info's too old. I found a note from some travelers that passed through here about 8 years ago. Oh, that was the previous bartender. We had a little trick he used to offer to show people. It's what got him fired eventually. The senator's wife wasn't amused. He rummages around under the bar for a minute, then blows the dust off a tiny piano and about 9 inches tall. Here, you should keep the piano, so long as you don't ask me about the trick. You get a miniature piano. Nie pamiętam w ogóle, co do którego questu to było. Ale i tak to wezmę. W porządku. Co tu jeszcze można było zrobić? Hey Aloyd, mamy... Need help with anything? Nope. Nie chcę ode mnie żadnej pomocy. To jest mój oczywiście moje miejsce, tak? Gdzie mogę sobie tutaj wrócić do życia, jeżeli padnę kiedyś na łeb, faktycznie. To jest poker room, kiedyś możemy pograć tego pokera. Piano, slop, kitchen. A wyśmy w kitchen zrobili wszystko? Did you find the murder pepper? A to on chciał, on właśnie papryczkę. Here it is. Ah, nice, big one. That will last a while. Good morning, good going. Okay, so if you're looking, still looking for stuff to do, I need someone to go check my mail. I ordered a new saute knife, but I haven't got time to fetch it myself. Here is the key for my post office box. Key to PO Box 441. Okej. Okay. Czyli teraz jesteśmy chłopcem na posyłki. I musimy... Ciekawe, czy na tej scenie kiedyś coś się pojawi. No, musi coś się pojawić. Idziemy do... Znowu na pocztę. Pełzniemy na pocztę. I to musimy teraz otworzyć, tak? Open Box 441. O! Sauce saute knife. Proszę bardzo. It's too thin to use as a weapon, so it's not even worth stealing. Okej, okay, no i wracamy znowu do szefa kuchni. Czyli zabawa w przynieś, podaj, pozamiataj. A ten dalej nie chce się z nami nazywać. O! Proszę bardzo, pull all Ellsbury, show him the helmet. His eyes light up. Well, one of them does. The others kind of stuck in the perpetual squint. Does this belong to you? He takes the helmet from you. It takes him a moment to find his voice. He does. Long time ago. I don't suppose there was anything else. Where you found that? You mean this? Bottle of laudanum. You mean this? Yeah, that's the stuff. Could I? Give it to him? Niech będzie. He cracks the bottle open and drinks deeply. After a few moments, his demeanor changes entirely. He looks like a man 20 years younger. Would you like to hear a story? Yes. Ellsbury tells you a tale about a long-forgotten monastery where tiny horses courted and married giant automatons. So, something about that story, you really lost yourself in it. Thanks. Thank you, Ellsbury. He nods. If you ever want to express your gratitude in a more tangible way, you know the trick. He goes back to listening to the piano. Czy co, jeszcze więcej mogę mu alkohola dorzucić? Oh, you're back, he looks at you. Got some medicine for me? Yeah, here you go. He cracks the bottle open and drinks deeply. After a few moments,
He's the Monor changes entirely. He looks like a man with novel. Would you like to hear a story? Yes. Ellsbury tells you a tale about an ancient planet where Etherville children rule over barbaric skeletons. Something about that story. Okay, thank you, Ellsbury. Czyli co, teoretycznie mogę mu przynosić alkohole różne? Okej, ale różne alkohole, if I know, okej, dobra, czyli różne rodzaje alkoholu można mu chyba przynosić, albo co on tutaj wypija w ogóle, bo nie ma powiedziane, jakie dokładnie rzeczy pije, ale coś pije. Miniaturowe pianino. Zobaczmy. The piano isn't playing right now. Tak, włączmy. The piano isn't playing right now, wanna turn it on? You wind up the crack piano, starts tinkling merrily. So merrily, so tinkly. Okej. Miniaturowe pianino w miejscu, gdzie i tak gra pianino, prawda? Super. Dobra. Proszę bardzo. To twój nóż. Excellent! This will work a lot better than the hammer I was using. Okay, I only need one more favor from you, but it's the most important. I used to have this recipe for a very secret jerk sauce, but my jerk friend Dave J stole it from me and then he died and took the secret to his grave. Literally, I mean, he was buried with it. You want me to dig up his grave? He's dead, he won't mind. Well, okay. Okej, ale gdzie jest jego grób? Got that receipt yet? The one my jerk friend Dave G took to his grave. Okej, czyli gdzieś musimy pewnie na jakiś cmentarz pójść. Może na jakimś cmentarzu znajdziemy. No dobra, czas ruszyć chyba w drogę, nie? Może pójdziemy, czekajcie, my friend Dave, nie? Do Dave Yard. Pójdźmy do Dave Yarda. Proszę bardzo, tu jest. Here lies Dave G. Rapapow, dig up the grave. You dig up the grave and pry open the coffin. Instead of a corpse, it contains a garbage bag? Strange. Reach inside. You reach into the garbage bag and are surprised to find that it's full of padding. No, it's just padding. It's not just padding. It's padding and motor oil. Who would do this? Keep digging. You finally manage to reach all the way to the bottom of the bag and retrieve a sodden lump from the bottom. You unglob the wad and dry it off, then wash your arm in a nearby ditch. This better be worth it. You got an item, Dave's secret sauce recipe. I mamy. To jest ta cała tajna receptura. Take it back to the chef at the Jewel in Dirtwater. Czasami jest to napisane, czasami nie ma napisane, co mogę z tymi rzeczami robić. Ale ja się jeszcze rozejrzę, czy przypadkiem tu nie było czegoś, co mogę zrobić teraz, kiedy jestem bardziej rozwiniętą postacią. Tutaj przypadkiem nie było jakichś pojedynków? Mi się wydaje, że tutaj w tym miejscu można było walczyć ze szkieletami. O, open a whole bunch, fight, bigger fight. Zróbmy bigger fight, proszę bardzo. Nie, w ogóle dzisiaj mało walczyliśmy, nie? Więc może sobie powalczymy, ale zobaczcie też, że tutaj bardzo łatwa będzie walka, ponieważ my... Okej, okay, dobra, zwiększymy jednak sobie naszą mistyczność. A, i cały czas gra nam ta... Okej, okay, rozumiem, cały czas gra nam ta pozytywka. No i teraz to już bez problemu wszyscy padną. Tak jest. I proszę bardzo, Skeleton Bone 30 exmów i Skull Chips. Dobra, wiecie co, wyłączymy to. Gdzie to jest ten miniature piano? Use it? Sure, okej. Okay. Teraz możemy się wczuć w muzykę tego miejsca. Jeszcze raz. I co, znowu trzy? Ale rozumiem, że one są tak samo mało niebezpieczne, tak? Za każdym razem będziemy walczyć z nimi, to będzie taka prosta walka, gdzie dwa kliknięcia i po was? Ale też widzicie, można zbierać expy. Co prawda nie mięso, ale expy. Wygląda na to, że chyba tak to będzie. Open one, open a whole bunch i cały czas mamy tak samo. Czyli nie ma to znaczenia w sumie tutaj. To nie jest aż tak trudne i tutaj nie jest to tak, że każda walka rzeczywiście jest potężniejsza, jest trudniejsza. Ewidentnie. Gold tooth i skeleton bone. Widzicie? Także tutaj nic ciekawego. Ale właśnie, tu mamy rytuał. Zobaczmy, czy możemy go w ogóle zrobić, czy nie mamy. Let's see, according to that grow scroll, you need human ashes, some stardust and a glass sphere if you want to do this ritual. You dig through all your stuff, but you don't find any glass sphere. Nuts. Czyli mamy human ashes, mamy chyba jakiś stardust, ale mamy jeszcze glass sphere. Czyli tu pamiętamy, że jeszcze jest do zrobienia quest z rytuałem. Myślę, że ja tu powiem sobie spokojnie pomiędzy nagrywaniem po prostu poprzechodzić po wszystkich lokacjach i po prostu poobserwować, co faktycznie... Wonder zrobimy jeszcze, może jakaś lokacja tu będzie. Że jeszcze sobie byśmy tutaj na przykład... spisałbym sobie, co jest do zrobienia. You see a streak of fire blast across the sky and land just over the horizon. You ride to the side of an impact and find a meteor. Meteor, o kurcze. Get after it with your pickaxe. 1520 mięsa?
I proszę bardzo, Stardust. A my potrzebowaliśmy Stardust. Increase your muscle, mysticality and moxie by 5 for the rest of the day. Okej. Okay. Unfortunately, you pick melts from the heat of the meteor, the heatior. O kurcze. No ładnie. A spróbujmy jeszcze raz pochodzić. Może coś jeszcze znajdziemy? I mamy Snake Pit Mine. Kolejna, proszę bardzo. You spot an old mine on the horizon. Abandoned mines are safe and fun to explore. Go there now. Oczywiście pójdziemy tam od razu. Zrobimy też tutaj jakąś wyprawę. Zobaczymy, co tu możemy znaleźć. O, exposed meat vein. Nie mogę tego wykopać. To ma jakąś maszynę. You look at the mining equipment. You have no idea what any of it does. Ask Gary to explain it to you. Hey Gary, do you know how any of this stuff works? No. Gary doesn't knowing that. Okej. Okay. To się nie dowiem. Czy tutaj Gary też nie wie. Czekaj, mam jakieś różne, zobaczcie, mechanizmy, ale Gary nic o tym nie wie. Natomiast mamy tu jeszcze możliwość zrobienia foragingu, hot coffee znowu, okej. Okay. Uff! Także zobaczmy, czy to jest jakieś... To mamy jakieś po prostu... Okej, okay, kolejną lokację, którą możemy sobie po prostu pozwiedzać, więc spoko. Pile of boards. O, proszę bardzo. You can see a snake coiled up in the little hole. Pull it out and punch it. I walczymy sobie teraz z wążem. Cold Snake, który teoretycznie powinien paść bardzo szybko, a w ogóle mamy też... Zadajmy obrażenia czaszką. Spooky, to było bardzo szybkie. Proszę bardzo. O! 3 moxie, Cold Snake Skin. Ale oczywiście już dodaliśmy chyba, czy nie dodaliśmy jeszcze nic? Nie pamiętam, czy dodaliśmy, czy nie dodaliśmy. W sumie można ten chyba nugget posprzedawać, nie? Tutaj mamy kolejny Smoking Hall. A w środku Smoking Snake. Hot Resistance. Ale my tu naprawdę mamy takie potężne ataki, że mi się wydaje, że po prostu to jest bardzo... Bardzo prosta lokacja już teraz, biorąc pod uwagę, ile żeśmy tutaj nawalili. O! Can of Kerosene znowu. Thermos of Spiked Coffee. I Sulfur Match. Does one hot damage and ignites flammable things. O! To można by to kogoś podlać i podpalić. To byłoby ciekawe. The den is full of snake eggs. Pull them out. O, ile jajeczek. Okej. Okay. Mi się wydaje, że każdy z tych jajek trzeba w końcu trafić, może zanim się wykluje cokolwiek. To była szybka walka. 30 eggs plus 58 mięso. There is not enough skin on any of them to be worth collecting. Bo to były małe, tak? O! Somebody left... Okej, okay, czyli my mamy znowu... Jeszcze ten pickaxe, zobaczcie. Bardzo mnie intrygują te oto miejsca. Takie kamyczki oznaczone, takie ułożone w cztery kółeczka. Znaczy no, tak ułożone specyficznie, tak? To mnie bardzo intryguje, że one tu są i kurczę, i może coś by można było z nimi zrobić. Ale kurczę, nie wiem co dokładnie. Dlaczego nie mogę zebrać tego? A teraz już mogę? Pickaxe, mine it. A czego nie mogłem wcześniej? Widzieliście? Jakby... Przecież mam... Przyszłe to już mam dwa razy pickaxe. To czemu nie mogłem wcześniej zebrać? Jest pickaxe? I teoretycznie wcześniej też miałem pickaxe. Chyba coś tutaj jakby gra nie przewidziała, że mogę te lokacje odwiedzić później. I dopiero dopóki nie zdobyłem pickaxe, to nie pozwalała mi tego wydziabać. Ale teraz już pozwala, więc spoko. Moi drodzy, mój czas się kończy na ten odcinek. Kurczę, niestety. A w tej grze tak dobrze się spędza czas. Zróbmy jeszcze ten wonder. Może coś znajdziemy. O, proszę bardzo. You notice trails of burnt vegetation. A, hellcuff. Czyli znowu jakaś prosta krowa do zabicia. Mega prosta krowa do zabicia w tym miejscu przynajmniej. Mogę strzelać z pukiem, bo szybciej się kastuje niż ognista parówka. Oczywiście chodzi mi nie o parówkę, tylko o fasolkę. You got tainted milk. Aha, no tak, to możemy zamienić na masło. Z tego co pamiętam, bo nic nie możemy więcej z tym zrobić. Ja sobie to jeszcze robię jeden wonder, bo może akurat znajdziemy jeszcze jakąś lokację. O! You've crossed paths with Wandering Sally again. How did Habina interested in trading? You bet. A, to ona sobie tutaj rzeczywiście łazi. I można od niej coś kupować po drodze. Okej, okay, co na to ma ciekawego? Bag of Shroom Goo kupimy. Bo mamy teraz mnóstwo. Work Boots. Maximum HP and Armor. Okej, okay, ciekawe buty. Lucky Marigold. Fungicide. Dobra, Bar of Soap, Dynamite Carrot Needle. Blank Postcard? Maybe you should write to your family back home, in case you don't know how the mail works, you should... Okej. Okay. Wiecie co, kupimy blank postcard, czemu nie? Czekaj, tu jeszcze są buty. Zobaczmy, czy te buty nam się przydadzą? Nie to. Czy buty nam się przydadzą? Jakie mam teraz? Brown boots, mamy maksimum HP tylko.
Okej, okay, a ona ma lepsze buty chyba z tego co widziałem. Ona ma buty, które dają armor i HP. Kupimy sobie te buty, a co? Czemu nie? Dobrze, moi drodzy. Kupujemy buty. Mamy też Back of Shroom Ghoul, damy to Garemu. Gary has become more powerful. Deliciousness! I znowu Gary jest teraz bardziej potężny. Dlatego myślę, że w różnych miejscach można kupować rzeczy, które powodują, że jest potężniejszy. Mamy teraz 3335 sztuk mięsa, to już możemy bardziej kombinować. Do tego jeszcze mamy 536 expo, więc moi drodzy, pytanie na następny odcinek. Co ulepszamy? W co byście zainwestowali? Szybko przelecę przez wszystkie rzeczy, żebyście pamiętali, co to wszystko robimy. Mamy outfoxing, foraging nie zrobimy na razie, mamy worry, dickering, grinning skull, bean golem, use the all bean, great northern blizzard, bean shield i lava fava. Do tego oczywiście jest muscle, mysticality, moxie, grit, gumption oraz glamour, więc sobie dokładnie przejrzyjcie co i jak i dajcie mi znać, co byście chcieli, żebym ulepszył, a ja wybiorę jakiś jeden komentarz, który rozdysponuje ładnie całe nasze 536 expów i wykorzystam go w następnym materiale, więc dziękuję wam bardzo za ten odcinek, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco, trzymajcie się, wielka piona i do zobaczyska, mam nadzieję, że już wkrótce w kolejnym epizodzie z West of Loafing. Cześć!